Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym, jadąc tam od północy, od kolegi Mariusza Sosińskiego z miejscowości Dzikowo, z oddziału 0272 Trzcianka, dojechaliśmy niewiele dalej, 100 ponad kilometrów na południe, w okolicach Poznania do Swarzędza, a jest tutaj oddział 0285 Swarzędz i mamy tutaj kolegę na pierwszym planie, Arka Bittnera. Przepraszam, 0285 Poznań, już mnie kolega poprawia, ale jesteśmy w Swarzędzu. Kolega Arek Bittner, bardzo znany w Polsce hodowca, z dużymi sukcesami i na wspólnych gołębnikach polskich i zagranicznych i też tutaj w klasyfikacji ogólnopolskiej. I o tych wynikach może zacznie nam tutaj kolega sam już opowiedzieć, kolega Arek. Proszę bardzo. Dobry lot, koledzy i koleżanki. No właśnie Krzysiu tutaj jest między innymi po to, bo jakiś w miarę fajny wynik w GMP udało się wykonać w tym roku i nigdy gołębie lotowe nie miały okazji, znaczy może z 5-6 lat temu, ale tak to nie miały okazji bawić się młodymi po sezonie. W tym roku w nagrodę po prostu to zrobiły i po tych najlepszych lotnikach, które uczestniczyły w GMP, no tutaj coś będziemy... Mieli na sprzedaż. Tak. I pokażemy może te gołębie, w środku porozmawiamy, bo trochę jest zimno, także... Tak, że lepiej do gołębnika przyjść, ale jeszcze tak wróćmy, to w GMP, jaki wynik masz w tym roku wtedy już powiedzmy? 1870. To ci da mniej więcej, które miejsce, tak jak liczysz? No jak papiery przejdą, bo to jest ważne, bo to na niektóre rzeczy hodowca nie ma wpływu, ale myślę, że tutaj nasi działacze w okręgu, w regionie... Dopilnują, żeby było wszystko w porządku? Tak, i no to... To jakie klasyfikujesz to miejsce? Jakieś dziewiąty przodownik w Polsce. Czyli widzimy bardzo wysoko, ale to ty jesteś dość skąd, bo teraz masz GMP, ale wcześniej też i miałeś w okręgu często przecież wyniki bardzo dobre i w regionie, także opowiedz nam o tych wynikach troszeczkę więcej może jeszcze. No może nie są tam na skalę kraju takie jak w tym roku, ale zawsze gdzieś tam czołówka tego okręgu, czy w tej, jak nie w tej, to w innej kategorii jest. I gdzieś tam w 2012 roku też w A, no przeważnie ta A kategoria gdzieś jest tam jakaś bardziej widoczna. No to też byłem 28 w Polsce, no i zawsze gdzieś tam człowiek w tym okręgu w czołówce się kręci. No. Tutaj kolega, ty mówisz, że ty się kręcisz, ale tutaj przypomnijmy sobie, ja pamiętam, kiedy tutaj kilka, 8-10 lat temu przyjeżdżałem pierwszy raz, to jeszcze z tatą przygotowaliście gołębie Grzegorzem, tak? Mhm. Teraz tata ci tak mniej pomaga, bo niestety tata troszeczkę na zdrowiu podupadł, tu się sam hodowlą zajmujesz cały czas. Tak, czy masz kogoś do pomocy tu? Nie mam. Niestety, jestem, ale tata figuruje ciągle tam na tata dowodach. Figuruje, ale jestem w trakcie szukania właśnie tutaj... Kogoś do pomocy, wspólnika. Najlepiej wspólnika, mam takiego... kolegę tutaj młodego na oku, wstępnie już mu tam powiedziałem, zastanawia. Jako wspólnika, nie także na oku, jako do... Jako wspólnika, bo to jest jakaś tam większa motywacja może dla niego, a dla mnie udogodnienie, także no tata już mi nie pomaga, nawet teraz kurczę musiałem tam opuścić pomieszczenie pracownicze z rozpłodem, bo chciał sobie dom ocieplić i przez to kto tam był u mnie to wie, że tam było nisko. Także przyszła jakaś wata do tego i tam by musiał się czołgać chyba no na razie... Nie dało rady tego pogodzić. Tak, na razie te gołębie rozpłodowe na chwilę są u kolegi, który akurat też wyprowadza się i ma puste gołębniki, no ale no przez to szukam tego wspólnika, żeby gdzieś ten rozpłód umieścić. Bo to tutaj... Polecamy, może ktoś się zgłosi jeszcze oprócz tego kolegi, to będzie większa motywacja dla kogoś, kto by tutaj chciał może z kolegą, bo kolega Arek, jak sobie popatrzymy na stronie internetowej, czy to u nas, niektóre tam jeszcze są gołębie, czy też na pasji gołębi, czy też w innych miejscach kolega zawsze ma, to wiem, że na materiał, który ma w swojej hodowli, pochodzi z tych najlepszych hodowli. Za chwilę, kiedy przejdziemy do gołębnika, pokażemy dużo tych takich gołębi różnego rodzaju, te, na które kolega zwraca uwagę, te, które ten wynik mu niejako zapewniają. Ale zobaczmy, tutaj z tyłu mamy za plecami gołębnik lotowy, to jest gołębnik, z którego lotujesz, tak? Tak, tu jesteśmy w Swarzędzu i przejdziemy teraz może do tego gołębnika. Tu są wdowce z klasyka, także... O, tu wejdziemy. Tutaj zobaczmy, kosze są takie przygotowane z gołębiami, o których będziemy mówić, bo chcemy też to zrobić, żeby nam nie pouciekały właśnie, ale tutaj popatrzmy, no za wysoko tu nie ma, ale nic. Popatrzmy, są tutaj te gołębie, to są jakie gołębie tutaj dokładnie? Tutaj są jakieś późne częściowo, które wiszą teraz u ciebie na aukcji. Samce... Ale mówisz o młodych, tak? Tak, ale tak. Stare też masz tu, widzę, jakieś no, starsze, stare też są, które tutaj będą latać właśnie jako wdowce z klasyka w przyszłym roku. Chociaż też już mnie trochę ostatnią szansę mają, bo tam z boku jeszcze kawałek miejsca mam, może nie na gołębnik, ale na wolierę, bo o wiele lepiej lecą samice, tam są jakieś wybryki samców,
kilka sztuk jest, ale jak to dalej tak pójdzie w tym kierunku, to po prostu zastanawiam się mocno nad tym, żeby lecieć samicami z klasyka właśnie tam w wolierze je umieścić i przerobić to z samców klasyk na samice klasyk. Tutaj zobaczmy, bo tak z zewnątrz patrzyliśmy sobie na gołębi, ale tutaj jak przejdę, zobaczę, tutaj masz wlot widzę zrobiony, tak? Tak, to jest taki wlot. A teraz tam podciągasz pod widzę pod spód, on tak tylko pod kątem jest? Tak, akurat tutaj nie ma, bo to jest przeniesione na młode, ale one tu mogą sobie cały rok wisieć, tu im nic im nie zacieka. Tak jak pod kątem jest, to też mają tutaj gorzej, nie podlatują, nie mają tak może łatwo się złapać. Nie ma raczej opcji, żeby tutaj jakiś wyszedł z tego. No i tutaj zobaczmy, rolę ty masz, tak, do zaciemniania, czy co? A to taka była chwilowa koncepcja, ale raczej. Dobrze. Tutaj czasami sobie je spuszczam do łapania, żeby było ciemniej. A tutaj masz, widzę też tak, coś takiego, wszystko masz na ruszcie. Teraz mamy karn akurat w gołębniku. W twoich cennikach, przepraszam, cały czas jakaś tutaj jest. To jest, jakie karny używasz? Bo tam, kiedy byliśmy w tym komórce tam obok, tam, znaczy w tym pomieszczeniu, gdzie karny przygotowujesz, ja tutaj muszę tak stanąć, bo. Kamera po prostu światło ma lepsze. Czy karmę tutaj widzimy w karmikach, jest taka karma lekkostrawna. Ty jaki film używasz karmy najczęściej? To znaczy teraz to jest lekkostrawna, bo to co lepsze to od rana wyjadły. A staram się używać dobrej jakości mieszanek. Najwięcej kupuję karmy z Bayersa. Tutaj masz przedstawiciela Bayersa, gdzieś to z zachodu ściągasz? Nie, no ale... Tutaj nie wiem, czy można reklamy zrobić, czy nie. No Robert Black, ma Bayersa na przykład. Robert Black ma, to od niego nabywasz po prostu. No akurat w zeszłym roku nie, bo tam z innego, ale no źródła brałem, ale to źródło się skończyło, także na pewno do Roberta wrócę. Na Bayersie raczej się nigdy nie przejechałem, tam mieli jeden sezon jakiś, to Cardi było puste, ale to poprawili. No i tam używam z Van Robeysa też jakieś po prostu mieszanki, które mi pasują. Drobne nasionka uważam, że nie ma lepszych. Czerwona i tam żółta, różowa, kukurydza też z Van Robeysa. No, a z Bayersa podstawową mieszanką jest Zonding. Także odbudowująca, tutaj Krzychu widziałeś, to jest karma ekstra, nie? Tak, tak, bardzo dobrej jakości, taka... to jest karma. To są nie ma żadnych takich przekrętów na zasadzie tej, że są jakieś olejone, czy coś błyszczące, nabłyszczane. Pierwotnie ta taka może ładnie wyglądać, ale później to się objawia jełczeniem różnego rodzaju innymi reperkusjami. Chociaż nie ukrywam, że czasami tam jesienią czy coś, żeby te... Albo tam jest dowys klasyka, coś tam zawsze jest takiego, które nie jest lotowane, no to też się posiłkuje polskimi karmami. Tutaj na pewno Prima ma super karmy, tam czasami Zmrowcy się weźmie, też jest karma na dobrym poziomie, także no... Tak to wygląda, ale jak już jesteśmy przy tych karmach, to może przejdziemy od razu może do... Bo gołębie sobie za chwilę będziemy omawiać, przejdźmy może do tych jeszcze, bo oprócz karm to na pewno jakieś suplementy diety stosujesz, to jakie to są, jak to, na co tam jakieś lekarstwa, jeszcze jak prowadzisz tą profilaktykę zdrowotną też? To znaczy... Suplementów diety z roku na rok staram się wychodzić i widzę, że coraz lepsze efekty to są. Tak właśnie ostatnio widziałem film taki trochę antyreklamowy pewnej firmy i tam na stole był pełen stół zastawiony. To tak jeszcze 5-6 lat temu u mnie może też tak było, ale człowiek wraz z wiekiem przychodzi po rozum do głowy i tych suplementów jest coraz mniej. Na pewno wyszedłem całkowicie z oleju wszelkiego rodzaju. Jakieś tam... nie używam w ogóle witamin lotowych, w ogóle, ani w trakcie w ogóle jakichkolwiek takich czystych witamin typu Gerwi. Czy w sezonie, czy poza sezonem. Jeżeli się daje dobrą karmę, to tam witaminy już są w karmie, ale za to cały sezon używam aminokwasów. Czyli co, drożdże piwne, tak? Drożdże? Też czasami na karmę, ale te takie typowe aminokwasy, czy tam no, taki toliamin forte na przykład. Ja akurat teraz no, to podaję jako przykład. Ja daję teraz polskie aminokwasy, są tam Veto Swarne za 2 ml na litr, za litr, za tam 40 zł, to jest naprawdę, no, aminokwas jest aminokwas. Dużej różnicy w składzie chyba nie ma, a jest o wiele taniej.
no to to używam cały rok, bo to jest dla mnie ważne, aminokwasy, czy tam po przylocie gołębi z lotu, czy w rozpłodzie, czy teraz na upierzenie, no to no to mówię, to mi się wydaje ważne. A co tam po przylocie, taką dostają też mieszankę gołębie, czosnek, czerwona cebula i wódka becherowka. To tam Czech. Tak. Słowacja, Czechy, tam się to tak, kupi, to taka ziołowa taka. Tak, do tego najlepsze. Słodka, nie lubię jej, ci powiem. Trochę za bardzo taka klonowa, taka troszeczkę, no ale na no. Gołębi one nie powiedzą ci, czy jest. No, trochę gębę wykrzywia, ale... No to najlepsza do tego jest taka sokowirówka radziecka. Przepraszam, bo ty masz, to mówisz, że używasz czosnek, to co powiedziałeś, to, ale to sam przygotowujesz sobie takie miksy, czy to jest tak, że korzystasz z gotowych jakichś tam... Nie, no sam akurat to, nie? Mhm. Chociaż tam gdzieś widziałem Leśną Dolinę, też ma jakieś coś tam takiego, no jak ktoś nie ma czasu, to lepsze to niż nic. No ale samemu tam kilo czosnku, cztery duże czerwone cebule i do tego pół litra tej becherowki. Tutaj jak jest sokowirówce, tu jest sok, tu jest miąższ. Później to wszystko razem wódką zalać, żeby to po prostu nie psuło się i to później w sezonie daje. To na karmę dajesz, tak? Tak, na karmę. Trochę wcześniej, żeby ta wódka odparowała i później się jakoś tam czymś, jakimś teraminerałem. A czosnek to zwracasz też uwagę, żeby to był krajowy ten czosnek? Czy też... no musi być, inny musi opcji być. Nie ma. Nie? Bo... Tutaj jak się nabywasz taki czosnek? Na targu. Na targu, ale wtedy tutaj... jesteś pewny, że masz taki polski. No, taki mamy tutaj w Swarzędzu targ, co tam panie sobie same hodują czosnek. Mm. Jak widzę, że jest taki różowy, ładny, polski, no to się tam weźmie zaraz... jakąś większą ilość się zrobi jednorazowo, żeby w domu później co chwilę czosnkiem nie śmierdziało i... To jeszcze zadam pytanie, bo tak mówiłeś od... A co do lekarstw, no, właśnie. No to mam taką swoją pewną teorię i myślę, że to jest trafna. Po prostu trzeba umieć zachować równowagę między naturą a lekami. Są pewne okresy w roku, gdzie nawet jak tam kawałek nosa jest brudniejszego, bo wiadomo, przyjdą zimne noce, a w dzień jest cieplej, to nie ma zaraz co tam leków podawać. Kiedy trzeba, to trzeba, a kiedy nie, to można naturą to jakoś tam wspomóc. I najważniejszy jest ten balans, żeby po prostu zachować umiar między i naturą, i lekami, bo jak ktoś tylko na naturze, to... mi się wydaje, daleko nie uciągnie, a jak ktoś tylko na chemii, to jeszcze szybciej skończy. Nie? Wyjałowi jest, no. Degeneruje. Także, co jeszcze teraz, no, wszedłem w współpracę z doktorem Krawczyńskim. W zeszłym roku na jesień mi badał gołębie. Trochę mi tam, naprawdę to wydaje mi się, że to jest lekarz z powołaniem, bo na różne... Właśnie powiedzmy, bo my mieliśmy już rozmowę i pan doktor Krawczyński nam opowiadał, akurat byliśmy wtedy w Krosinie, tam w sklepie dla hodowców Pelon, tam właśnie przeprowadzał wtedy na wspólnym gołębniku badania gołębi. On ma swój gabinet chyba w Skierniewicach, tak? Teraz może tak, miał w Sochaczewie. W Sochaczewie. Ale gdzieś tam się Tak. Teraz może gdzie indziej mieć, ale to bardzo łatwo na internecie znaleźć. Proszę bardzo. No i tam po prostu człowiek też zawsze jest zafascynowany tymi belgijskimi lekami. Tam są jakieś kombajny, bo to niby w krótszym okresie czasu, jak przyjdzie taka zimowa kuracja, no to tam kilka rzeczy naraz można zrobić. Tutaj od doktora na Żółty Guzek dostałem z polskiej firmy... preparat? Tak, ja tam teraz zapomniałem, mogę być trochę nerwowy, bo od 3 dni nie palę. Zobaczymy, jak się mu uda, bo Manfredowi się za bardzo nie udało, buli, ale to może kolega Arek, co będzie większy, miał sukcesu na tym polu walki właśnie. Zobaczymy. No i krótko mówiąc, pojedyncze leki na kokcydiozę, też taki trikok, gdzie się zawsze jakieś kombajny właśnie dawało, ale widzę, że to i reakcja po gołębiach jest lepsza. Co do szczepionek, to pan doktor też mnie tam uświadomił, żeby były szczepionki pojedyncze i rzeczywiście potrafi to wytłumaczyć i kolegom chyba też polecam to. A po pierwsze, no zawsze można z doktorem nawiązać kontakt, czy tam zbadać gołębie, czy coś. No,
Ja jestem zadowolony, poprowadzony. A jeszcze zadam pytanie tutaj, to znaczy, że jak na przykład robisz takie kuracje, to badasz też te gołębie przed kuracjami, czy nie robisz takich kuracji, że badasz na przykład, bo... Nie, no, robicie... Badam. Tak, badasz i wtedy co? Pan Krawczyński... Antybiogram. To, o, właśnie chciałem przydać antybiogram i wtedy dlatego można łatwo ten wykryć, jaki lek podać, a nie tak, no, robić nie ciemno, te kombajny, bo, no co to mówisz. No, żeby bo, nie w ciemno to robić, no... Pan doktor Mariusz, jak przyjeżdża, też może wszystko może wam zbadać. Wirusy, drogi oddechowe. Wirusy to chyba na miejscu nie zbada raczej. Ale pobierze próbki i tam pobierze dopiero próbki dokonano, no, i zbada, nie? Tak samo drogi oddechowe, co nie każdy też robi. No mi się wydaje, że warto się skontaktować. No mówię, mi tu trochę wyniki to podniosło. Zobaczymy, jak będzie dalej. No bo każdy jest mądry, jak trochę wyniku jest, jak wynik jest gorszy, to niby robi to samo i zdziwienie wielkie, że gołębie muszą być w formie też. Trochę od zdrowia, trochę nie wiadomo od czego, ale tak do końca. Ale jak będą zdrowe, a w formie nie będą, to też nie polecam. To tak, mówiliśmy o to, czyli już wiemy, jak robisz te, jak przeprowadzasz różnego rodzaju czy badania, czy też później profilaktykę zdrowotną. Teraz może przejdziemy troszeczkę już do gołębi. Powiedzmy tak, ty tych gołębi masz u siebie dość dużo, w sensie dużo takich ciekawych linii, bo pamiętam, kiedyś zamknąłeś mnie, że notabene w tym gołębniku tam u góry, to do nocy chyba do drugiej, trzeciej robiliśmy, to dzięki temu miałem możliwość poznania takich czołowych europejskich hodowli, bo ty miałeś i Air Campa, to były gołębie, i były gołębie Rainera Pittmana wtedy, to były gołębie Ludo Klasensa, były gołębie, no... Mów jeszcze. Dużo, dużo różnych tych najnowszych takich wtedy wchodzących. Kipsa to były. Tak, Kipsa. Tak. I to były takie topowe i te gołębie były takie, że tak powiem, w Polsce, nie powiem, że egzotyką, ale mało hodowli było, które mogły się takimi gołębiami rozpłodowymi pochwalić. Z tych gołębi właśnie mi mamy, no między innymi podejrzewam, że te gołębie się z tych wywodzą, a ty hodujesz tak bardziej w pokrywieństwie, w krzyżówce. Jak to tak prowadzisz tą hodowlę? No, staram się raczej w krzyżówce, bo stwierdziłem, że drugim Jansenem czy Jansenami już nie będę i staram się w krzyżówce i nawet jeżeli jakieś zakupy robię do... Chociaż teraz to już mi się tak tutaj zawęziło, bo kiedy ty krzywu byłeś, to tam rzeczywiście było więcej gołębi. Dużo różnych, no. Dużo różnych, a teraz tam zostało to, co tam... Coś tam jest pojedyncze, jakieś sztuki, żeby to się nie zamotać właśnie, żeby było z czym parować, bo no, trzonem gołębnika jest, o, przepraszam, wyłączymy to, trzonem gołębnika jest na pewno linia Ludo Klasens, naprawdę mam takiego samca super rozchodowego, Fele 040. Pokażmy go teraz, jak ty go masz. A nie mam go, nie mam dzieci jego. A dzieci? No to pokażmy dziecko jakieś chociaż. Znajdźmy go. A tam w tych koszach nie masz nic? Nie, bo on tutaj się schował. A to doszedłeś, że tego Ludo Klasensa, tę linię, tą Fele 040, to było na podstawie obserwacji wyników lotowych, tak? Nie, to... po prostu mi się wtedy, co była tak ta... Stań bokiem, żeby do światła było, to będziemy tutaj, tak troszeczkę dalej, o, pokażmy. To jest taki super lotnik. Był drugi brat, ale na maratonie zginął, to obydwa punktowały dosyć dobrze do GMP, tam jest jeszcze wnuk. Ten z którego roku, przepraszam? Z 2014. Także no piękny gołąb, super oko ma, taką wiśnię, glazer. To jest z tych Ludo Klasensów, tak? To jest ta podtrząt twojej hodowli teraz, co masz? Tak, no w krzyżówkach oczywiście to jest, bo tak spojrzałem na tą kartę wyników. I tam naprawdę miałem jeszcze pół brata do Fele, taki, ja ich nie nazywałem, ale takie mają nazwy już, Lachę Listę 45, to tam córka jego też ze 3-4 razy czołowo usiadła. Z tych białych tam też lecą, tutaj jest taki piękny samiec z takiego super rozchodowca 791. W którym już, tym ciemnym? Nie, ten ciemny, nakrapiany. Ten ciemny, z kipesem taki, tak? No, on jest do którego roku on jest? On jest 15, też tam chyba na końcu ze dwa razy go typowałem. Tam później jeszcze z jego siostra, a one też są rodzeństwem do gołębi, które dwa razy były dziesiąte u Bartka Morela na Kuźnicy z tych ciężkich finałów. No na tyle im wierzę, że właśnie rodzeństwo do tego ciemnego jest w tym roku, lata na Chinach, na razie jest, zobaczymy, w Chinach. No to coś tam muszą dla mnie znaczyć, że tam parę złotych trzeba tam było zostawić, tak że byle co się tam nie wysłało. No.
No mówię, te klasensy razem czy ze Stevenikami, czy z Van den Abelem, mam też takich dwa samce super rozpłodowe, jeden jest z 6 roku. I tutaj nawiążę może do tego tematu, czy w pokrewieństwie, czy w krzyżówce. No raczej w krzyżówce, mało tego, jak jest gołąb, na którego się trafi, co przekazuje, to on sam nie musi też być z pokrewieństwa, bo jak kupowałem tego starego, on jest z 6 roku, do tego były 3 samice. To wybierałem sobie po rodowodach, tam jeszcze kolega Krzysiu Krótki mi je przywiózł, bo ja tam nie lubię jeździć autem za daleko. I te 3 samice były po prostu zimbredowane mocno na gołębie Gabiego, na Wittenbika i tak dalej. No to jak przyjechały te gołębie, to no, trochę się, oprócz tego samca to się przeraziłem, no bo mostki krótkie, ogony szerokie. Mówisz o budowie, tak? Że no, były ciekawe w budowie. Tak. No to imbredowanie właśnie... Tak się kończy. Tak się kończy, o, ja tam lubię mieć gołębie. Ale kończy, ale dla niektórych się zaczyna właśnie, bo my takiego inwera kiedy mamy i tak jak mówisz dokrzyżujemy, to dla nas to jest początek niekiedy. No może, ja tam wolę inną trochę krzyżówkę użytkową. Coś tam można z takimi gołębiami może robić fajnego. Ja tam lubię 4 razy po 25%, czyli 4 wyjściowe jakieś tam imbredy, ale oczywiście super w budowie. Zrobić po połówce i dopiero drugą taką część dołożyć i ja na to mówię krzyżówka użytkowa i to wtedy może, a tak imbred na imbreda, co jest tak może bardziej popularne, to nie do końca myślę, ale mówisz że o gołębiach takich do lotu, tak? Tak. Ale do rozpodu tak nie robisz sobie, jak na przykład masz wartościowe jakieś, to później nie starasz się wyciągać dzieci, żeby u ciebie coś zostało, gdyby ci zabrakło tych pierwszych mam zrobione takie imbredy na tego 461, bo to jest naprawdę gołąb, no, mi się wydaje, jeden z lepszych w Polsce. 461 to jest jaki gołąb? To jest oryginał Van den Abele właśnie i on jest z krzyżówki. To jest ten 2006 tak, roku? Tak, jako jedyny gołąb od Van den Abele z tamtej partii, który był z krzyżówki, bo jego matka to jest od Van Hove Uterhove, samica. Zresztą tutaj już te gołębie też się sprawdzały u kolegi Leszka Brzezieckiego tutaj kiedyś w regionie, bo on miał przerwę w lotowaniu. Teraz wrócił do lotowania i kiedyś tutaj w regionie no po prostu z pudła nie schodził, mistrzostwa zdobywał i między innymi też, bo on tam miał inne gołębie, ale z tego samego połączenia Captain Blue razem Miss Miet, no to też super wyniki ma. A mam porobione z niego te imbredy po prostu, bo ludzie chcą. A po prostu no ja uważam, że trzeba, czy to jest gołąb z krzyżówki, czy z pokrewieństwa, trzeba trafić na konkretnego gołębia, trzeba mieć szczęście. To, z niego to i nie czekać latami, że tam coś jest dobrego, no jakaś aklimatyzacja, coś, w ogóle nie wierzę w to. No bo z niego wyciągnąłem pierwsze młode w 2007 roku. Ojciec jeszcze się wtedy zajmował młodymi, to on potrafił młodymi, bo ja nie potrafię niestety, co widać na listach. Zrobił wtedy mistrza okręgu, taki miał lot, 16 pierwszych na oddział. No to po starym był 1., 3. i 7 od razu, tam żadnej aklimatyzacji nie było. No i te później z tych 3 gołębi jedna była drugą lotniczką okręgu w C kategorii, pierwszą lotniczką oddziału, 13 konkursów. Czy 12 miała chyba wtedy. Następna samica, taka 908, jej półsiostra też jeszcze jako 7-letnia była 5. czy 6. w okręgu w C. 2 razy 1 w oddziele, raz 2. Ta 111-69 też w 10 w oddziele, około 7-8 konkursów. Teraz jest taki tutaj, będą 2 młode po nim, 178-28. Akurat pierwszy nie był, ale 2 razy 3., 2 razy 5 w swojej karierze, w tym roku ma 20 w B, tylko się trochę w bambuko zrobiłem, bo wystawiłem go w C, bo ogólnie drużynę po prostu w B pogorszyłem, bo mi się zachciało D niższej, ale to mi wyszło bokiem, bo tak bym był wyżej w okręgu w B na pudle, a tak jestem wszędzie troszeczkę wyżej, ale pudła nie ma, także trochę tutaj skiepściłem tą sprawę. Ale jeszcze tam pytam, bo ty poczekaj, tego Van den Abele mówiłeś, że był, matka to była z Van Hove Uterhove, a tak. Ojciec z jakich linii gołębi? No z Blixem, to jest z Blixem. Captain Blue, taki super jego rozpodowiec. Tak, nie? Wiem. No tam dosyć sporo gołębi w Belgii z niego też leci.
Czyli ojcem tego gołębia, którego ty masz, tego co ty go nazywasz starego 461, tak? Dobrze pamiętam? Captain Blue. Blue. I to jest, a to jest do Blixena wnuk, syn. Captain Blue jest syn, a mój jest wnuk. Twój wnuk jest. No, no i oprócz mnie też, no, te gołębie, czy z Fele, czy z 461, no sprawdzają gdzieś tam się u ludzi. No dzieci, wnuki z tego 461, to no, gdzieś około, no dokładnych tam danych nie mam, ale tak z tego, z tych doniesień, co mi tam dochodzą, no, to na pewno ponad 20 pierwszych konkursów zdobyły, czy u mnie, czy tam gdzieś u kolegów, no z takiej świeżej sprawy, no to dzisiaj, w tym roku u kolegi Krzycha Kusia, ma dwójkę dzieci tylko po starym. Nie Krzysio Kuś, tylko ma dzieci, tylko ten gołąb jego ma dzieci. Tak, tak. No, no. Krzychu też ma dwójkę dzieci, ale może nie na lot ich nie daje. No. Także pozdrawiam go z tego miejsca. Tak. Także dwie wnuczki tego 461 w tym roku mają jedna koeficjent 8, druga 10. Ta co ma 10 ma też 3-10 w maratonie, jest druga w okręgu. No, a trzeci w drużynie jest też właśnie syn, wnuk Fele 040 i 791. Drugiego, to jest wnuk Yeti, który jest ojcem lotniskowej, która no myślę na chwilę obecną jest u Krzycha najlepsza. W tym roku wszystkie pierwsze miejsca w lotnikach w oddziale na lotach gołębi starych są z niej. Pierwsza samica, zarazem pierwsza lotniczka oddziału, pierwszy samiec oddziału, a roczny pierwszy, tam 9 czy 10 konkursów jest wnukiem tej lotniskowej. Także no, czy z klasensów, czy z tego 461, no, no to nie tylko u Krzycha, bo naprawdę tutaj chłopaki do Bydgoszczy wzięli dziecko 461 w zeszłym roku na przykład, no to młoda samica z ostatniego lotu, pierwsza na oddział też. Prawnuki, jak ktoś wnuki pobrał, też pierwsze na oddział, ale raczej na tych, czy na młode loty, to na tych końcowych lotach, bo one jednak potrzebują wysiłku trochę, żeby się na liście pokazać. Także na krótkich lotach i z wiatrem to niekoniecznie się sprawdzą. Nie, tam zrobią jakiś konkurs, ale nie czołowy. Teraz mówiłeś o tym, że tam trzeba było troszeczkę pieniędzy wyłożyć na te uczestnictwo w tym wspólnym gołębniku tam na Dalekim Wschodzie, tak? W Chinach, tak? Nie, gdzie to jest? No, w Chinach. Się bawimy. Tak, ale ty tutaj też bawiłeś się też gołębiami, tak to nazwijmy tutaj, na europejskich wspólnych gołębnikach. Tam troszeczkę udało ci się tych pieniędzy jednak, żeby tam włożyć, tam troszeczkę wyciągnąć, nie? Udało się? No, powiedzmy tak, że w innych latach coś tam no się udało. No to właśnie dlatego o to pytam. Bo w tym roku, tak powiem szczerze, że karma jest sprawiedliwa, jak tu da, to tu zabierze, także wyniki w oddziele są, czy tam takie w regionie nawet, o wiele bardziej satysfakcjonujące, a na wspólnych gołębnikach w tym roku raczej się nie udało, no ale są tam jakieś po prostu no, wyniki z poprzednich lat, takie godne uwagi. No, dla mnie najważniejszym sukcesem jest 8. pozycja w finale w RPA, bo to jest najbardziej prestiżowy gołębnik. Kiedy to było, przypomnijmy? To był 2013 rok. To było... Ojcem tego gołębia był syn Hurikana, także też trochę reklamy. Trenera Pitmana tego, tak? Ja już go nie mam, ale mam po tym synie... Co, padł ci, czy pozbyłeś się go za pieniądze dobre? No, tak to druga wersja. Druga wersja. To jaka ciekawostka jeszcze, z tego samego gołębia 12-15, to był właśnie syn Hurikana, był... Z którego roku był, przepraszam, że przerwę ci? Z 10. Był też 36. gołąb w finale, 130, 263 i 277. A matką także, tego gołębi kto był, tego 8? Tego 8 była taka samica z Irlandii. Ja mam ich syna na rozpłodzie, to dał właśnie też 36. gołębia w RPA. Tej samicy też już nie mam, w Kępnie jest obecnie. Też ta druga wersja bardziej chyba będzie prawdopodobna. To wspólne gołębniki, ale miałeś tutaj też no, chyba Oz z Irenem też miałeś. Tak, pierwszego gołębia też w 13 roku na Oz z Irenem. 24 minuty wyprzedzenia miał. Byłeś tam na finale wtedy? Nie. Ja tylko byłem na jednym finale i nie był dla mnie za szczęśliwy, także...
Aha. A tam w Ozirenen to nagroda taka konkretna była, czy nie? No 12 tysięcy euro. Euro. No to było na co wtedy można przeznaczyć? Tak, no. Na starty, na innych wspólnych gremnikach? Na razie jestem na zero chyba, bo to byle nie dopłacać. Aha, nie? Dobrze. No, tych gołębi, które... Tam jeszcze, jak mogę wtrącić, z takich ważniejszych gołębników, to też był chyba w 14 roku 17 gołąb z finału i 8 lotnik też na dużym wspólnym gołębniku w Portugalii. Algarve Golden Race. A w zeszłym roku na półfinale tam o 2 sekundy samochód przegrałem, bo samica właśnie z takiego drugiego Vandenabele i z samicy od Stevenika była trzecia na 4000 gołębi. No niestety tam przyszło kilka gołębi, nie weszła pierwsza, a za pierwsze miejsce był samochód. A jaki marki? Jakiś tam nie wiesz, był. Właśnie, wartości 10 tysięcy euro, o, tak mają napisane, ale to chyba Ford Fiesta był. Rozumiem. Może tyle kosztować. Także no w RPA też kiedyś to Bogdanem... I tamten gołąb też co był ten wtedy, co ten samochód się otarł o samochód, powiedzmy, to był też z gołębi jakich? Z tych klasensów, co ty miałeś? Nie. Samica, a to przepraszam, to nie była, to była półsiostra, bo w RPA miałem też taką samicę Luna. I ta Luna była po 174, to też oryginał wnuk Blixem od Vandenabele. I on był z taką steweniczką 9988. To była Luna, to też była trzecia na hotspocie, a to wtedy z Bogdanem Michalakiem, bo on miał drugiego, żeśmy ten samochód niejakże przegrali. No, Bogdan był bliżej, ale no, ogólnie mieliśmy blisko, nie udało się. A tutaj to była po tej samej samicy od Stevenika, a ojciec był nie ten 174, tylko syn 461 właśnie. Czyli właśnie z tego Vandenabele, o którym mówiłeś. Tak, Cassandra miała na imię. Mixema i od Walchowe Ulterchowe. Tak, i one właśnie w Steveniki pasują, czy w klasensy, czy w Steveniki, no ale no, ostatnio, no mówię, żebym wiedział, że będę musiał się z rozpłodem wynieść, to bym nie robił zakupów, ale jak już są, to są. Mam 7 gołębi od Van Dijka z 2016 roku. To nowe zakupy właśnie. Tak, z nowych zakupów jeszcze od Krzysia Kusiacz, trójka dzieci super ciemnego też z 16 roku i od Sangersa z takich gołębi Stefan Lambrecht z Linci. To była samica, który ma najlepszy koeficjent na lotach gołębi młodych w historii Belgii w ogóle. Zobaczymy, czy tutaj sprintu trochę wniosą. Także to są jakieś nowe nabytki, no mówię, nie ma tutaj, teraz nie mam na nie miejsca, bo szukam tego gołębnika, no ale jak już są, to są. Także... Dobrze, to teraz jeżeli tu mamy, bo pokażemy, chcemy pokazać coś jeszcze tamte gołębie, które kolega ma przygotowane w tych koszach. Tutaj po poznańsku mówiąc, to jeden jest taki jak to klapkorb, tak zwany. Jeden jest klapkorb, bardzo jest tak wygodny, bo lekki, z boku ma, na mój kręgosłup. Z boku ma właśnie z tego, z płótna wykonane boki. Od dołu drewniany element i od góry i dzięki temu jest lekki, bardzo łatwo go nosić. Tutaj tak się, my śmiejemy się trochę, bo to ja tak tutaj powiedzmy tym w poznańskim tak na to mówię, ja to też się z tym zetknąłem właśnie. No Krzysiu tak się za trochę... mnie śmieje też, kuś, ja się nie kuś. Śmieję. Nie, tak, ale kuś, aha. No. Dobrze, to nic, to przejdziemy teraz może i będziemy pokazywać te gołębie.